Cześć kochani, witajcie na kanale Żółwie Książkowe, mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem z nadmorza. Trochę o niego pytaliście, czy będzie właśnie taki wakacyjny vlog, no i będzie, a w nim będziemy mieli przyjemność recenzować nasz najnowszy patronat, czyli Nick and Charlie, wspaniałej Alice Osman. Są to książki, które w zasadzie mają premierę dzisiaj, czyli wyjątkowe świeżynki, a my już nie możemy się doczekać, żeby Wam o nich poopowiadać. Tak, Wy ten odcinek widzicie najprawdopodobniej dzień po premierze, ale też recenzja będzie dalsza część odcinka, więc na razie ściągamy książki z kadru. Tak, poza tym o czym pogadamy, to na pewno opowiemy trochę jak tam było na wyjeździe, ponieważ tym razem byliśmy nad morzem, konkretnie w Międzywodziu, w innym składzie, razem z Wojtkiem z Instagrama Wojtek Wśród Książek, którego oczywiście pozdrawiamy, ściskamy i dziękujemy, że wytrzymał z nami przez cały tydzień. Ale nie było tak źle, było bardzo fajnie. Tak, naprawdę bawiliśmy się świetnie. Oprócz tego w odcinku poruszymy, myślę, że taki dosyć współczesny temat, czyli czy potrzebujemy aż tyle młodzieżówek z reprezentacją LGBTQ+. Wszystkie wstawki, które nagrywaliśmy na wyjeździe, zobaczycie w tym odcinku. No my wyruszyliśmy właściwie wczoraj, więc jakby no, teraz nagrywamy recenzję, która jest już po wyjeździe, ale wszystkie wstawki są jakby z przeszłości. Tak, no w zasadzie jeśli obserwowaliście nas na Instagramie, to na stories również relacjonowaliśmy, co tam robiliśmy nad morzem, ale to myślę, że tutaj zebraliśmy całkiem fajny materiał, bo generalnie pomimo, że nie jesteśmy opaleni, to bawiliśmy się przewspaniale. Pogoda nie do końca nas rozpieszczała, ponieważ tak naprawdę ciepło na plażing to było tylko w dwóch pierwszych dniach. Później było trochę pochmurno, trochę deszczowo, ale na szczęście nie zimno, chyba że dla Wojtka, bo jemu zawsze jest zimno, a przynajmniej zawsze jest niewystarczająco ciepło. Tak, ale nawet jeśli było ponuro i tak by, no, deszczowo, pochmurnie, to i tak spędzaliśmy super czas, mieliśmy chociażby książki do czytania, chociażby gry planszowe, mogliśmy też zawsze gdzieś pójść do jakiegoś salonu gier, pograć, właściwie Cymbergajto wchodził co wieczór. O tak, Cymbergajto po prostu były, to była taka rozruba, ale naprawdę super się bawiliśmy, oprócz tego Hannah Montana, ona po prostu wchodziła jak złoto do śniadania, do kolacji, musieliśmy obejrzeć po odcinku. Oglądaliśmy też pod wpływem impulsu H2O i uznaliśmy, że chyba Hannah Montana jednak lepiej się zestarzała, lepiej przeszła próbę czasu i w ogóle ma dużo lepszy humor. Zdecydowanie. Ale ogólnie to był super tydzień nad morzem i bardzo dobrze bym tego wspominał. I fajnie właśnie było spędzić czas trochę też w innym towarzystwie. Tak, i kto wie, może jeszcze by nam się udało wyjechać, czy nad morze, czy na jakiś inny wyjazd w takim składzie, chociażby na targi książki, już jakieś tam plany się tworzą.
teraz przechodzimy z recenzją książki Nikki Chagri, Alice Osman. Tak krótko o opisie. Mam tutaj wydarzenia, które dzieją się po wydarzeniach z Heartstoppera. Tutaj Nick jakby kończy szkołę i musi decydować, na jakie studia idzie. Musi tak naprawdę przygotować się właśnie do tego wyjazdu na uniwersytet. A Charlie nie jest z tego powodu zadowolony. To ma trochę pewne obawy właśnie, że to ich rozstanie, że to, że Nick będzie daleko od niego, że opuści to miasteczko, może wpłynąć właśnie źle na ich związek. Tak, bo warto podkreślić, że Nick generalnie cieszy się z wyjazdu, bo mamy tutaj takie, przynajmniej daje takie sygnały, że to miasteczko wydaje się dla niego trochę za małe, trochę takie duszące i właśnie chce trochę wyjechać, zmienić otoczenie. Właśnie, a Charlie jest pełen obaw, czy związek na odległość przetrwa, no i czy generalnie Nick, korzystając z życia takiego studenckiego, nie zapomni o nim. I myślę, że na tym się cała książka opiera, ponieważ to tak naprawdę jest nowelka, takie uzupełnienie Heartstoppera. No to ma dosłownie 156 stron, 160, coś takiego, tak, samego tekstu, ale jeszcze w tym są obrazki, więc to tak naprawdę nie mamy za dużo treści. Tak, po prostu myślę, że to jest pisane tak naprawdę luźno, są duże literki, spora interlinia, więc naprawdę to jest bardzo krótka historia, zwięzła i to w sumie jest taki trochę dodatek do całych komiksów, ale nie jest tak też idealnie spójny, ponieważ trochę się różni od chociażby targetem wiekowym. Na przykład warto podkreślić to, że Nick and Charlie, czy Nick i Charlie, ta nowelka została napisana jeszcze przed komiksami i trochę widać takie różnice, na przykład, że przez to, że bohaterowie tutaj są trochę starsi niż w Heartstopperach, ale jednak zachowują się sporo wulgarniej też czasem, w sensie czasem mają taki wulgarniejszy język, wydają się jacy dojrzalsi niż tam bardziej tacy dorośli, więc można poczuć taką pewną różnicę, ale też myślę, że to sprawia, że nowelka jest trochę dla starych, trochę bardziej dla starszych. I na przykład tak jak Heartstoppery śmiało podsuwaliśmy Heli, to nad Nick i Charlie bym się zastanowił. No, ja tak samo uważam. Ale właśnie też jak czytając to, miałam taki właśnie dysonant poczułem, no bo tego się nie da jakby nie odczuć, mam wrażenie. No ale to jest jakby zrozumiałe tym, że było to napisane po prostu wcześniej. Jednak my jako miłośnicy komiksów Heartstopper po prostu no nie moglibyśmy nie przeczytać tej nowelki. Byliśmy i tak ciekawi i uważam, że ona jednak wspaniale urozmaica tę historię. Warto też podkreślić, że można ją czytać zarówno przed Heartstopperami, czyli tak jak były, czyli tak idąc z kolejnością wydawania, ale my chyba bardziej polecamy ją przeczytać po przeczytaniu Heartstopperów, ze względu na to, że chronologicznie fabuła właśnie w ten sposób idzie. Tak, ja też tak uważam, ale no właśnie to fajne było, że jakby powstała taka nowelka o tych bohaterach, bo rozdziały tutaj są pisane właśnie z perspektywy Nicka i Charlie'ego, więc to było naprawdę bardzo fajne i cieszę się, że powstała właśnie taka jakby forma inna niż komiks o tych bohaterach. Tak, bo to warto zaznaczyć, że jednak komiks, a książka, czyli właśnie tak typowo pisana tekstem, to jest zupełnie coś innego i inaczej można odebrać myśli bohaterów, to jest zdecydowanie więcej czasu na to, żeby właśnie pokazać ich przemyślenia, ale też czasem właśnie takie ich spostrzeżenia, na przykład to, jak siebie widzą. Naprawdę, no tutaj jest właśnie zawarte to, czego no, nie do końca autorce po prostu nie starczyło miejsca, żeby to zawrzeć w komiksach, chociaż i tak uważam, że ona w tamtych komiksach zawarła bardzo dużo, to jednak to jest no właśnie fajne urozmaicenie i ta inna forma tutaj naprawdę robi robotę. O, ja tak samo się zgadzam, ale też właśnie fajne, że oprócz tych tutaj głównych bohaterów mamy też jakby bohaterów z tego uniwersum, które tutaj Alice Osman stworzyła, właśnie tutaj przyjaciół, chłopaków, więc to jest wszystko takie wspaniałe i właśnie tak fajnie było wrócić do tego świata jeszcze przed piątym tomem Heartstoppera i też mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś coś powstanie, no bo wiadomo, piąty tom Heartstoppera ma być ostatnim, mamy jeszcze This Winter jakby w tym świecie, natomiast chciałbym, żeby Alice Osman jakby może właśnie albo takie nowelki coś pisała jeszcze, jakbyś wydała, albo może całą jakąś książkę, jakby miała jakiś fajny pomysł, ale generalnie czym więcej o tych bohaterach będziemy czytać, tym ja będę bardziej zadowolony. I tutaj też chciałbym tak trochę ostrzec, ponieważ doszły nas słuchy osób, które czytały Nick i Charlie, że ci bohaterowie wydają się inni niż w komiksach. I tak być może trochę jest, szczególnie ja akurat się nie zgodzę z Nickiem, ponieważ tak, uważam, że Nick jest bardzo podobny, ja tak samo, jakiego poznajemy w komiksach, natomiast Charlie rzeczywiście tutaj jest inny. No jest też, Charlie tutaj ma sporo problemów i mam wrażenie, że one tak dosyć intensywnie wybrzmiewają w nowelce. Może się wydawać irytujące, ale właśnie nawiązując do tego, że polecamy jednak czytać po Heartstopperze, to tam widząc backstory Charlie'ego, widząc ile ten chłopak musiał przejść i jak ważny jest dla niego związek z Nickiem. I też jaki on jest charakter w takich codziennych sytuacjach, takich bez jakby natężenia tych problemów, no bo tu mamy, nowelka się dzieje na przestrzeni krótkiego jakby ilości czasu i tych problemów się skumulowały też jakby, więc dlatego też może tak wybrzmiewać. Tak, i tutaj nam Charlie może się na pierwszy rzut oka właśnie wydać taki bardzo, no, taki nafochany, taki właśnie roszczeniowy,
ale generalnie jeśli go poznamy trochę bliżej i zobaczymy właśnie jaki jest, poznamy go trochę w hardstopperach, to myślę, że tutaj ja podszkolę nim z dużo większą wyrozumiałością. Ja tak samo. Bo generalnie akurat tutaj w nowelce nie straciło miejsca dla pobocznych bohaterów, dla drugoplanowych. Oni oczywiście są wspominani, ale generalnie jakoś nie ma ich specjalnie dużo. I właśnie to są też trochę takie smaczki i uroki tej nowelki, że kiedy Nick i Charlie mają jakieś interakcje z tymi bohaterami drugoplanowymi, których znamy z Heartstoppera, to zawsze jest takie właśnie fajne, jak chociażby spotkanie z Harrym na boisku szkolnym. I tak samo mi się podobały na przykład właśnie te dialogi Charlie'ego i Aleda. Ich było tutaj całkiem sporo i w ogóle mam wrażenie, że z tej grupy przyjaciół Aled tutaj miał chyba najwięcej czasu i najwięcej było jakby było jemu właśnie czasu poświęcone z tych drugoplanowych bohaterów. A tak jak w komiksach jest go stosunkowo mało, w serialu zupełnie zamienili jego postać na Isaaca, także właśnie fajnie, że tutaj Aled mógł trochę właśnie bardziej wyróżnić jako przyjaciel Charlie'ego, nawet niż Tao. I przechodząc do Nicka, generalnie on, tak jak mówiliśmy, był prześwietny, bo ja chyba trochę wolę Nicka z komiksów. No, ja i tak tutaj samo. Podtrzymuję to zdanie, że nadal Nick jest, no, z tej pary akurat wolę jako bohatera Nicka. Natomiast właśnie podkreślając tutaj słowo para, mam wrażenie, że w tej nowelce tak fajnie ich poznaliśmy ich związek. Też taką ich codzienność na przykład, co robią razem, kiedy wracają po szkole do domu, albo to właśnie, że ich rodziny już tak przyzwyczaiły się do ich związku, że czasem nocują u siebie nie tylko w weekendy, ale w tygodniu, ale tak samo podejście ich znajomych do ich związku jako Nick i Charlie, że to jest po prostu taka legendarna, nierozerwalna para. No właśnie to było fajne, żeby można było poznać jakby tą ich zżyłość, bo jednak w Heartstopperze my ten jakby rozwój ich związku poznajemy tak na bieżąco z każdym też tomem, a to już mieliśmy tak trochę złożenie, takie skumulowanie po prostu tych wszystkich tomów trochę tak. I ta relacja jakby była taka tutaj fajnie wykreowana. I mogliśmy spojrzeć na nią z perspektywy czasu, co było naprawdę świetne, ale również to, że to jak inni ich postrzegają, trochę odbiło się na Charlie i właśnie na jego problemie właśnie z tym, że Nick wyjeżdża z miasta. I to się odbiło to, że wszyscy tak myśleli sobie, co wam się może stać i tak będziecie razem do końca życia, bo to jesteście Nickiem i Charlie. To też było bardzo fajne. No i tak myślę, że tyle już o bohaterach, ale skoro tutaj poruszyliśmy temat wyjazdu na studia, to warto powiedzieć, że są tutaj właśnie takie głównie dwa główne motywy, czyli właśnie koniec szkoły, wyjazd na studia i wszystko, co się z tym wiąże. Koniec szkoły, mówię tutaj oczywiście o Nicku, ponieważ Charlie jest młodszy. Koniec szkoły, czyli właśnie takie pożegnanie z przyjaciółmi, no rozstanie się z klasą, z którą spędziło się kilka lat. Jednak szkoła to jest taki burzliwy okres, w której nabiera się naprawdę bardzo różnorodnych wspomnień i takie czasem pożegnanie się z nimi, właśnie z tymi ludźmi też może być trudne. I właśnie to jest fajne, nawet w innych książkach ja lubię właśnie ten motyw, ja czy w jakichś filmach popularne jest to, ale tutaj też to było właśnie fajnie przedstawione i dlatego też właśnie uważam, że te różne emocje, które tutaj towarzyszą bohaterom, one są no, dla mnie jak najbardziej uzasadnione. Zarówno właśnie obawy trochę Nicka, obawy Charlie'ego i właśnie i to mi się podobało w tej nowelce. A przechodząc do motywu wyjazdu Nicka na studia, no to właśnie chyba w tej nowelce naprawdę wybrzmiało to, że jednak jest pomiędzy nimi różnica wieku, no bo to niby jest tylko rok, ponieważ Nick jest w klasie wyżej, ale jednak no z perspektywy związku, rok związku na odległość to może być naprawdę trudne. No szczególnie, że mam wrażenie, że w takich ogólnie w popkulturze, czy jakichś właśnie serialach, filmach, często ten rok to jest tym takim jakby, gdzie te związki się rozpadają, gdzie to jest jakby trudny okres. Dlatego też się nie dziwię Charlie'emu, że jednak on był jakby zaniepokojony, bo pewnie no miał takie właśnie przed oczami to, że się rozstaną. My wam bardzo polecamy właśnie tę nowelkę. Jeśli kupicie ją właśnie i przeczytacie, to myślę, że będzie dla was taka jakby no krótka forma i szybko to przeczytacie, ale na pewno wam to sprawi przyjemność i będziecie mogli się zaangażować i też dobrze bawić podczas czytania. Tak samo właśnie jak my. Cieszę się, że właśnie coś takiego wyszło u nas w Polsce. Bo to z jednej strony tę historię i te wątpliwości, ten problem generalnie mógł być zawarty w komiksach Heartstopper, tak trochę krócej, ale jednak właśnie w takiej formie książkowej mógł zostać odpowiednio rozwinięty i taki właśnie potraktowany no tak bardzo uczciwie, a jednak uważam, że to jest duża sprawa i tak. Fajnie, że ten motyw został odpowiednio wykorzystany. Przechodząc do samego wydania, no książka jest przepiękna, nam generalnie bardzo się podobają te zagraniczne okładki książek Alice Osman, czy to Loveless, czy właśnie teraz Nicki Charlie. No. Dlatego super, że wydawnictwo zostawia je właśnie w oryginale, też nie zmienia tytułów, ponieważ uważam, że tutaj to bardzo dobrze pasuje. No teraz jest akurat, są głosy, żeby tłumaczyć więcej tych tytułów, dlatego jestem ciekawy, jak to będzie z kolejnymi, jak to będzie z Solitaire, albo jak to będzie z This Winter, I Was Born For This. Ale generalnie tutaj akurat uważam, czy Loveless, czy Nicki Charlie, no nie wiem, czy jest sens tłumaczyć. No widzicie tutaj w środku ilustracje, które są
prześliczne, też nie wiem, czy pokazywałeś tekst, jak to jest luźno napisane. No może tak się gdzieś w międzyczasie, zaraz jeszcze pokażę. Ale ja uważam, że mimo, że to jakby to są zagraniczne tytuły, to akurat mi się to podoba, że one są takie zostawione. Ja uważam, że to jak najbardziej one pasują. Tak, mam zagraniczne okładki. Właśnie już Lovers jest zagranicznym tytułem, więc ja bym akurat nie chciał, żeby inne też był, inne były przetłumaczone. No tak, wiadomo, tu akurat mamy imiona, ale nawet Lovers. Ja wiem, że to by może dało się jakoś wytłumaczyć, ale to jest tak wdzięcznie brzmiący tytuł. Tak. No i tak do tych rzeczach mamy dodatkowe egzemplarze, które będziemy mogli Wam rozdać. Dlatego spodziewajcie się za jakiś czas rozdanie na Instagramie, a my oczywiście wydawnictwo Jaguar bardzo dziękujemy za egzemplarze i możliwość patronowania kolejnemu dziełu Alice Osman. Tak, a Was zapraszam do dalszej części odcinka. Okej, widzieliście już w przybitkach naszą relację z nadmorza. Jeśli zastanawialiście się, co właściwie robiliśmy z tymi słoikami, butelkami przy stole, to generalnie było tak, że czasem po kolacji mieliśmy ochotę pomuzykować, dlatego robiliśmy taki zespół z prowizorycznych instrumentów. Było wesoło. Zastawy stołowe. Tak, był właśnie pomysł, kiedy kiedyś po kolacji jeszcze nie chciało nam się wstawać od stołu, sprzątać, więc zaczęliśmy stukać talerzami, butelkami i jakoś tak wyszło, że nam się spodobało. Oczywiście motywami przewodnimi piosenek były H2O, Hada Montana, czyli to, co nad morzem było na topie. Mogliście też usłyszeć naszą recenzję Nika i Charlie'ego, a teraz przechodzimy do drugiego tematu odcinka, czyli czy potrzeba w Polsce aż tylu książek z reprezentacją LGBTQ+, czy generalnie potrzeba ich na świecie i czy uważam, że dobrze, że ich tyle wychodzi, czy źle? No właśnie, bo jeśli jakby śledzicie też te książki od dłuższego czasu, no to wiadomo, że kiedyś jakby to nie było aż takie popularne, mieliśmy też dużo jakby relacji romantycznych, na przykład heteroseksualnych, a teraz tego jest coraz mniej, powiedziałbym, i teraz dużo wydawnictw właśnie, kiedy wydaje książkę w gatunku młodzieżowym, no to jakby głównym jakby wątkiem romantycznym jest właśnie są osoby z reprezentacji LGBTQ+. Tak, mówimy tu teraz o bardzo popularnych książkach młodzieżowych, ale tych obyczajowych, bo książki młodzieżowe to wiadomo, też może być target wiekowy i jednak fantastyki, nie wiem, kryminały czy thrillery to jednak dalej mają dużo związków hetero, natomiast w przypadku typowo młodzieżówek obyczajowych, to jednak reprezentacje LGBTQ+,
plus reprezentacje queerowe są bardzo, bardzo popularne i właśnie chyba jest więcej teraz takich premier niż tych ze związkami hetero. I to jest tak, że też zwiąże się to z tym, że czasem dostajemy komentarze, że o Boże, kolejna queerowa książka, albo na przykład takie zapytanie, czy każda książka z postaciami queer jest od razu wartościowa, tylko przez to, że są tam takie postacie i takie reprezentacje. I może zaczniemy odpowiadać po kolei. Naszym wspólnym zdaniem jest, że dobrze, że wychodzi aż tyle tych książek, aktualnie, że jest na nie moda, ponieważ to bardzo mocno oddziałuje nas na czytelników, przez to na społeczeństwo i też bardzo mocno oddziałuje na czytelników, właśnie szczególnie mocno, na tych, którzy są w targecie wiekowym wspomnianych książek, czyli właśnie na młodzież. No ale właśnie to też jest często powtarzane, że te książki jakby oprócz mają tego, że mają jakąś treść taką rozrywkową, to też mają treść edukacyjną. No i często osoby, które mają te 13-14 lat sięgając po te książki, mogą się właśnie dużo dowiedzieć, właśnie douczyć trochę, dowiedzieć czegoś nowego, właśnie jakieś wątpliwości trochę rozjaśnić i uważam, że to jest potrzebne, ponieważ no, taki też jest target tych osób i te osoby jakby zmieniają się przez ten, w tym wieku, to jest właśnie okres właśnie nauki w szkole, więc ja uważam, że akurat to są potrzebne książki. No tak, i młode osoby właśnie czytają takie książki, mogą utożsamiać się z bohaterami, z ich problemami i być może znaleźć pewne rozwiązania na swoje własne problemy, a przynajmniej też poczuć się mniej osamotnieni w różnych trudnych sytuacjach. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy każda książka z reprezentacją LGBT jest wartościowa, no to jest tak, że sama w sobie może nie jest, poza tym ta reprezentacja może być wprowadzona do książki w dobry i zły sposób, ale jeśli jest poprowadzona dobrze, to książka właśnie ma wartość edukacyjną pod kątem szerzenia tolerancji, otwartości. I chociaż też pokazuje, że to jest troszkę naturalnego, że jakby, jakby na świecie są takie osoby, te reprezentacje nie są niczym takim innym, niczym takim dziwnym i jakby, że to jest naturalne po prostu. Tak. I tam trafiają się różne osoby właśnie z takimi reprezentacjami, w różnych sytuacjach są one przedstawiane. W różnym wieku. Właśnie. I to jest takie po prostu naturalne. Tak, i to popularyzowanie i pokazanie, że reprezentacje LGBT są czymś takim powszechnym, to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo zdrowe, bo na przykład pamiętam, nie wiem, kiedy byłem w wieku Heli, nie wiem, moje podejście, a przynajmniej moją świadomość różnych osób, różnych innych reprezentacji, a chociażby to, jak teraz Hela na przykład, nie wiem, wiesza sobie w pokoju tęczowe flagi albo maluje je w zeszycie i to naprawdę coś bardzo fajnego, właśnie to, co robią seriale, filmy, współczesne książki. Dlatego liczymy, że będzie ich naprawdę dużo i że te reprezentacje będą bardzo dobrze poprowadzone i że no, wielu osób będzie mogło na tym skorzystać. A inne nauczą się tolerancji. Tak. I ja też uważam, że jakby ja lubię czytać takie książki, natomiast nie uważam, że jakby były książki, gdzie będą związki hetero, byłyby czymś złym. I uważam, że takie książki to też jest coś naturalnego jednak i też potrzebnego. I uważam, że jakby chętnie też bym poczytał o takich jakby wątkach romantycznych, ale też nie mam tego aż tak mało, no bo jednak to jest tych starszych młodzieżówek, po których jeszcze ja nie sięgnąłem na przykład i jeszcze sporo jest przed nami. A jeszcze cały czas jednak wychodzą, no bo też nie można powiedzieć, że takich książek w ogóle nie ma. No, dobrze podkreśliłeś, że dużo właśnie książek hetero jest tych starszych. No bo taka dawniej była moda, teraz jest moda na książki z reprezentacjami. I uważam, że fajnie za kilka lat, gdyby to się, albo nawet no trochę mniej lat, żeby to się trochę bardziej wyrównało. Mhm. Wiem, że cały czas nasze polskie społeczeństwo no jeszcze ma braki, jeśli chodzi o otwartość, jeśli chodzi o tolerancję, ale to zdecydowanie widać wśród młodzieży, że to idzie w dobrą stronę. Dlatego mam nadzieję, że właśnie w końcu te mody będą mogły się wyrównać i na równi będzie właśnie wychodziło nowych książek z związkami hetero, związkami queerowymi. Tak. Też było, ale też warto podkreślić, o tym też rozmawialiśmy dzisiaj. No chciałem to powiedzieć. Tak, to ty mu, bo w sumie ty rzuciłeś pomysł. Że właśnie tak jak nie brakuje nam takich książek młodzieżowych, obyczajowych, właśnie takich queerowych, ale brakuje trochę innych gatunków, na przykład właśnie fantastyk młodzieżowych, czy fantastyk dla dorosłych, czy jakichś thrillerów, uważam, że tam często mamy, jak mamy już relację romantyczną, wątek romantyczny, to jest jak on jednak jakby hetero, a takich jednak brakuje. Właśnie ostatnią książkę, jaką taką czytałem, to była Malice i to jest książka właśnie taka fantastyczna z taką reprezentacją właśnie queerową. To ja chyba ostatnio czytałem Urban Fantasy i to byli Strażnicy Dusz. Ja wiecie, jestem słaby w pamiętaniu książek, które czytałem, więc może było coś jeszcze, ale to temu wiem na pewno. I właśnie chciałbym, żeby takich książek było właśnie jeszcze więcej. To już by było na tyle, jeśli chodzi o nasze zdanie w tym temacie. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie. Czy taka ilość książek właśnie z reprezentacją queerową LGBTQ+, jest jakby dobra? Czy teraz czujecie już trochę przesyt? Albo może chcielibyście jeszcze więcej? I też dajcie znać, co o te gatunki właśnie. Czy chcielibyście więcej innych gatunków z takimi reprezentacjami? No pewnie. Korzystajcie jeszcze z ostatnich dni wakacji. Tutaj my nie jesteśmy z tych, którzy mówią święta i po świętach, albo
wakacje dobiegają końca. Nie, my mówimy, że zostało jeszcze całkiem sporo dni, żeby wypocząć, żeby zrobić coś fajnego. Dlatego korzystajcie. Jeśli jesteście studentami, to jeszcze macie naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, tak jak my. Chociaż od września wracamy do pracy. Ale nie martwimy się tym, korzystamy z wakacji, wam też to radzimy i już się żegnamy. Za ten odcinek wam bardzo dziękujemy, za to, że obejrzeliście go do końca. Zapraszam na naszego Instagrama i TikToka, na co wyświetli się na ekranie. Tak, zapraszam na nasze konto na Goodreads, ja lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, zachęcamy do subskrypcji kanału, bo to wiele dla nas znaczy. Tak, zachęcamy do zostawienia komentarza na zadane wcześniej pytania, albo jakieś inne, jeśli macie ochotę coś napisać. Zachęcamy do zostawienia łapki. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.